Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jest środa, godzina 15. Niedawno wstałam, bo pracuję teraz na nocną zmianę i musiałam się przespać. Jestem w lesie, mam torbę, już śmieci w Blasku, jestem obok swojego bloku, śmieci są wszędzie, jak zawsze, ale ja dzisiaj nie o tym. Muszę chwilkę posiedzieć, bo żeby nagrać dla was ten film, muszę się skupić, żeby jakoś ubrać to, co chcę przekazać w słowa. Kojarzycie mój wózek, który zakupiłam sobie jakiś czas temu. Oczywiście na ratę, bo nie chciałam sobie obciążać tego swojego budżetu domowego, tak? No. No i... O, mam jakąś puszkę. No i słuchajcie, ale już wracam do tematu. Ja bardzo jestem zadowolona oczywiście z tego wózka, tak? No bo wcześniej jak wnosiłam ten cały bajzel z lasu w rękach, w tych tormach przysłowiowych, do biedronkowych, bądź nie raz, nie dwa worki ze szkłem, z plastikiem nosiłam na plecach, gdzie kręgosłup mi też już trochę tak dawał od czasu do czasu znać. No i dlatego postanowiłam kupić ten wózek, bo jest dla mnie dużym odciążeniem. No po prostu mam gdzie zapakować cały ten ładunek. Jest lepiej mi to wszystko ciągnąć niż nieść. No ale wracając do tematu. Wczoraj pierwszy raz ze mną skontaktował się Artur Skaniowa. Na pewno kojarzycie jego kanał. A jak nie kojarzycie, to link będzie w opisie. Artur Skaniowa, czyli Kaniów Czysty, jest za. Słuchajcie, no i pogadaliśmy chwilę telefonicznie. Bardzo sympatyczny człowiek. Ogólnie naprawdę super. Zresztą sami wiecie, a jak nie wiecie, to się dowiecie. Robi bardzo dużo dobrego dla nas, dla lasów. No i po tym telefonie za jakąś godzinę ponownie Artur zadzwonił i mówi: Agnieszka, prawdopodobnie będzie dzisiaj materiał wstawiony u mnie na kanale. Zerknij sobie. Ja mówię, no oczywiście, że tak. No nie ma żadnego problemu. I jechałam, słuchajcie, 21. Jechałam do pracy autobusem. Przychodzi mi, mam telefon w ręku, bo nadrabiam te wszystkie różne tam filmiki, tak? I przychodzi mi powiadomienie, że u Artura jest film. No i wchodzę na ten film. Włączam. Nie minęło jakieś 30 sekund. I powiem wam, że po prostu łzy same mi zaczęły cieknąć. Sami zobaczycie, to tam Artur tak dokładnie zrobił, ale to były łzy szczęścia, wzruszenia, przede wszystkim bardzo pozytywnego zaskoczenia i, przepraszam, i szoku. No, wiecie, co Artur zrobił? Po tej rozmowie, jak się dowiedział, że mam ten wózek na raty, że wzięłam go właśnie dlatego, żeby robić to, co robię, czyli sprzątać te nasze lasy i tym wózeczkiem sobie przewozić to wszystko. Wystawił na sprzedaż parę swoich takich, w cudzysłowie powiem, fantów. Ja to nazywam raczej skarbami ze swojej skarbnicy. Wyłączył komentarze i poprosił tylko o to, żeby drogą mailową się z nim kontaktować, że ma do sprzedania te rzeczy, że chciałby mi po prostu postarać się w jakiejś części tam dopomóc w spłacie tego zaciągniętego kredytu na ten mój wózek. Ja, jak to zobaczyłam, jadąc autobusem 30 minut czy 35 minut do miejsca docelowego, całą drogę po prostu, nie to, że miałam łzy w oczach, nie, ja po prostu te łzy mi same leciały. Artur mnie nie zna. Nigdy mnie nie widział, nigdy mnie nie poznał, słuchajcie, tak osobiście. Rozmawiał ze mną tylko raz przez telefon, właśnie wczoraj. Później drugi raz, bardzo krótko. I powiem wam, że
pierwszy raz w życiu ktoś tak po prostu bezinteresownie coś dla mnie zrobił. Ktoś, kto mnie nie zna, tak jak mówię. Po prostu mnie nie zna i to jest fantastyczne, bo zawsze to było tak, że ja działałam w stronę człowieka, tak, bezinteresownie, nie zastanawiając się zbyt nad jakimś, czy tak, nie, po prostu ja działałam zawsze i działam do tej pory. I pierwszy raz w życiu ktoś coś tak fantastycznego, nie znając mnie, zrobił dla mnie. To jest po prostu szok. Powiem wam, że Artur jeszcze od siebie dał, powiedział, że na konto mojego wózka od siebie da mieć. Wyciągnął taki na tym filmiku pojemniczek. Tam jest 2 kg z malutkim hakiem tej miedzi. Ta, wiecie, skąd on ma tą miedź? On skuruje te przewody, kable. Wyobraźcie sobie, Artur dał to dla mnie na poczet tego wózka, te pieniążki ze sprzedaży tej miedzi. Chcę przeznaczyć. Tam będzie 60 zł, jak mówił w filmiku. Ale ja wyobraźcie sobie, ile czasu on musiał siedzieć i skurować te kable, żeby wydobyć tą miedź. To są godziny, to są całe dni siedzenia tak naprawdę przy tej miedzi, przy tych kablach. No słuchajcie, no naprawdę, ogromny szok, ogromne zaskoczenie. Ja po prostu, słyszycie, że mi brakuje słów, a rzadko mi brakuje tych słów. Ja nie wiem, jak to wszystko powiedzieć. Ja ten filmik już nagrywałam dzisiaj, 10 razy podchodziłam do niego, ale za każdym razem coś, nie mogłam się jakoś wysłowić. No i nadal mi to przychodzi z ogromną trudnością. Jestem tak wzruszona, jestem tak poruszona. Wiecie co, naprawdę. No i po mało tego, powiem wam, że po 7 minutach od udostępnienia tego filmu na internecie Artur do mnie zadzwonił. Ja byłam wtedy właśnie w autobusie, zapłakana z tego wzruszenia, tak? I on mówi: Agnieszka, 7 minut minęło od kiedy wstawiłem ten filmik. Pieniążki będziesz miała już na ten wózek, na całą jego spłatę. Po 7 minutach. Wyobrażacie to sobie? Oj, mi się głos załamał. No dobra. Link do Artura znajdziecie u mnie w opisie. Zrobię to dzisiaj pierwszy raz, bo jeszcze nigdy tego nie robiłam, a dopiero się uczę. No i no cóż. Ja bardzo chciałam ci, Arturze, podziękować za to wszystko. Naprawdę. Bardzo ci dziękuję. Przecież nie musiałeś, ogólnie tak. Ach, ale naprawdę bardzo dziękuję. Niesamowita sprawa. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Pochodzę jeszcze po tym naszym pięknym lesie, bo tutaj jakieś szkło, zobaczcie, zauważyłam. Patrzcie, a ja tu dopiero sprzątałam te wory, te wysypisko prywatnych osób. Jedna masakra, słuchajcie. No ale nic, pochodzę jeszcze tutaj. Muszę troszeczkę ten swój mózg przewietrzyć, bo emocje, jak widać, nadal we mnie siedzą. Ale to są dzisiaj bardzo dobre emocje i jestem bardzo poruszona i wzruszona, naprawdę, tak jak mówię. No nic, pozdrawiam was serdecznie. A ciebie, Artur, bardzo mocno ściskam. Jeszcze raz dziękuję. I do zobaczenia.